Jak się spojrzy na ten nasz miks energetyczny i udział węgla w produkcji energii elektrycznej i z drugiej strony na cele Komisji Unii Europejskiej i polityki klimatycznej, tutaj do redukcji emisji CO2, to czy one Pani zdaniem są w ogóle do pogodzenia? Te cele na pewno są do pogodzenia, na pewno jak ustalaliśmy, jak Rada Europejska ustalała te cele, były intensywne dyskusje na temat, czy te cele dadzą się pogodzić z indywidualną sytuacją każdego kraju członkowskiego, więc te dyskusje, przypomnę, że odbywały się w 2014 roku i zanim doszło do porozumień Rady z października 2014, to lato było bardzo, bardzo intensywne, więc myślę, że już na tej podstawie możemy stwierdzić, że szefowie rządów uznali, że jesteśmy w stanie pogodzić najróżniejsze interesy.